Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Nagrałem go jakiś czas po nagraniu poprzedniego odcinka, więc to nie jest taki, wiecie, momentalna kontynuacja moich nagrań, ale zobaczymy, czy mi się co nieco zachowało jeszcze mojego skilla. Bądź tak miły, Badzie, i współpracuj, co? Jesteśmy w wiosce Kira. Mamy nową broń, jaką jest Kira. Potężna broń, która czasami rozbraja do wrogów, która na odrzuceniu, no, bije dość wrogiem. Okej, mamy kolejną notkę. Z tego przyciszek tylko głośniki. Wiadomość od mieszkańca wioski Kira. Niegdyś nasza osada była dostatnią miejscowością, ale przyszedł on. Ogarnęła nas pustka. Jesteśmy niczym. Ciekawe mnie, czy on to jest, że Kratos? Bo wiadomo, my tutaj jakby przyszliśmy. To nie jest ta sama wioska, w której Kratos się znajduje właśnie w jedynce, kiedy zabija swoją rodzinę. Ale właśnie ciekawe, co to jest, co to jest. I jak bardzo jest oddalona od tego, od tej wioski, w której właśnie była cała kapliczka Ateny, czy tam świątynia, gdzie schroniła się m.in. żona i córka Kratosa, które niestety zostały przez niego zabite. Chociaż jak wiemy, Kratos, gdyby mógł, to by wolał to cofnąć. Ale niestety nie jest w stanie tego wycofać. O, właśnie, tak też kojarzyłem, że tutaj były dwie skrzynki. Nie pamiętam, czy białe, czy... Czy czerwone, ale są białe. Czyli po jednym piórku Feniksa i oko Gorgony. Jak wiadomo, pięć tych i tych, no to mamy ulepszenie zdrowia. Okej, tutaj jeszcze mamy kolejny ten zniszczenia. Nie jest to dużo, ale lepszy, w zasadzie taka mała ilość orłów jest w stanie pomóc potem szybciej ulepszyć sobie. No po prostu szybciej się ulepszyć. Gnoju! Dobra, masz! Gono! Unik! Chleba! I koniec! Jezu, to jest tak brutalne, ale tak i tak lubię. Najbardziej oddają tak naprawdę nie lore, ale charakter krasowy. Kratos to jest wojownik, który się nie pierdoli fajnie. Jak on już ma kogoś zabić, to będzie to brutalne. Mieczyk. Nice. To jest taki wiosny pasku, nie wiem, że... Zawsze się mam tyle czasu pełny kombo w to jest fajne akurat, właśnie jego ataku. Jego ten ataki mógł szybko, aby mógł ganować ataki z różnymi takimi, nie? I nie tylko na tym, nawet tylko robiąc zwykły atak, mogę w każdym momencie to przerwać, nie?
to jest właśnie dobrze napisane. Bo niestety, sorry, ale w momencie, w którym ja rozpada... Go. No właśnie, to się jeszcze myślałem, jak to zakończyć do końca, ale wiadomo, żeby tak, tak. Ale jak tylko się animacja jednego ciosu zrobi do końca, no to Kratos momentalnie robi unik, nie? To jest właśnie dobrze napisane, bo gdyby nie było, to grałoby się dosyć słabo. Dobra, muszę być tak blisko konsoli po prostu tego pada, bo inaczej mi nie wychwytuje, że coś nie w ogóle robi, nie? Więc mam nadzieję, że nie słyszycie tych moich odgłosów, nie? Jak atakuję. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Tych odgłosów. Pada. Okej. Okay. Tutaj mamy to. Kolejny tylko Feniksa. Okej, okay. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś tu był ten. O, właśnie, w tym miejscu była ta fiolka. Kilkę. I ten drugi przedmiot. Ten drugi przedmiot. Taki specjalny, który. Może nie tyle jest cheatem, co po prostu pełni rolę takiego udoskonalenia. Nie, wiadomo, to nie są przedmioty, które jak się zdobędzie, to od razu można używać. Nie. To można używać tylko po przejściu gry. Ale, żeby też ktoś sobie nie myślał, że włączy sobie to na przykład na mega hardzie, no czy tam na po prostu na pierwszym poziomie trudności będzie miało najłatwiej, bo śmiertelność, to łatwo sobie będzie pełno, to jesteście w błędzie. Ponieważ jeśli chcecie używać danych tych przedmiotów kolekcjonerskich, czy tam tych specjalnych artefaktów, jak gra to nazywa, no to musicie najpierw przejść dany poziom trudności, a potem dopiero możecie wykorzystać właśnie te przedmioty na tym poziomie trudności. Nie powiem, trochę to boli, ale jest to fair, bo to nie jest coś, co będzie łatwym, przejdziecie sobie całą grę, a potem nagle możecie sobie... W tym przypadku to jest chyba Titan, tak mi się wydaje, i poziom trudności jest ten bardzo trudny skład Titan. Titana i nieskończony gniew, żeby zawsze, wiecie, żeby zawsze to było na tym. Żeby zawsze walić te pełne kombosy, albo na przykład... oprócz nieskończonego jeszcze nieskończone zdrowie i nieskończoną manę i walicie po prostu ze wszystkim na lewo i prawo i praktycznie zdobywacie trofeum za najprzejście gry na hardzie czy tam very hardzie za nic. Okej. Lubię też takie rzuty kamery. Zwłaszcza, że w God of War to nie jestem jakieś takie, wiecie, mega... Jak to powiedzieć? Nachalne? Nie, nachalne to... Źle... Czy... No wiecie, o co mi chodzi tak mniej więcej, nie? W sensie, to są... rzuty kamery są... takie normalne i nie w sensie nie traktują cię jak idiotę, nie? Na przykład może... Nie wiedzą na przykład, co ta... co dana rzecz robi, no to po prostu, nie wiem, pójdziesz i zrobisz, nie? I koniec, nie? Tutaj bardzo ładnie grać i zasugeruję tego, gdzie masz iść. No i to jest wszystko. Dobra, zobaczcie, że mam miecz, to wolę go jeszcze nie zmieniać. Na włócznie, więc wolę sobie zmieniać. Szybki bonus, jeśli o to chodzi, chodzi o expa. Tylko z tego, że atakowałem mieczem właśnie. Te karaluszki, czy w sumie... Nie wiem, to jest pasażer ty Megairy, ale tego karaluchami nie można nazwać. Bo to nawet nie wygląda jak karalu. Okej, okay. O i tu będzie pierwsza moc dla Kratosa. W tej części. Czyli wejdziemy tutaj, zgarniemy kolejną skrzynię.
Ci, którzy szukają prawdy, nie zostaną dotknięci żarem ognia Aresa. No, dawać mnie ten łogiem. No. Aha, istne. Znowu. Zajebisty kontroler, nie ma co. Dawać mnie ten łogiem. Uwolnij swój gniew i ogłusz pobliskich przeciwników ogniem Aresa. Podpalenia dają złote kule, czyli po prostu uzupełniają gniew, wskaźnik gniewu. Gniew Aresa, naciśnij obie gałki, aby użyć go na wrogach. Takie, jeszcze nie. Bomby zapalniki, powiedzmy. A ty właśnie. Ulepszmy sobie teraz ten żywioł. Halo? Aha, znowu. No ja pierdolę. Kurde, nie styknie mi, naprawdę. No mało brakuje, to samo. No ej, rozkurwi mnie z tym padem zaraz! Boże, nie wierzę. My mamy zniszczenia, ale... Nie powiem, co powiem. Dobra, zniknij. Ale jedna rzecz naprawdę mnie boli w tej grze a propos magii. Nie lubi się fakt, że w tej części magia nie jest jak na manę podzielona. Że wiecie, mamy po prostu jakiś niebieski paseczek, taki w miarę długi i robimy... Super. Zaś mi się kurwa rozłączył pad, no ja pierdolę! Znaczy w sumie rozłączył, to nie jest rozłączenie, tylko zablokowanie się na jedną kurwa rzecz. Dobra, ile brakuje? O, niewiele. 80 orbów. Wiadomość od mieszkańca wioski Kirra. Nawet bogowie Olimpu nie uratują nas przed nami samymi. Los naszej wioski leży w rękach jednego wojownika. Okej. Okay. Dalej się zastanawiam, czy to był Kratos, czy ktoś inny. Aha. Kurwa XD z tym panem.
A wracając do tego, co się powiedział a propos magii, to niestety magia w tej grze działa w taki sposób, że... że to nie jest po prostu wykorzystywanie paska, tylko pasek jest segmentowany. I mamy podzielony cały pasek na maksymalnie 4 segmenty magiczne, użycia magii. Możesz sobie myśleć, w jaki sposób to wygląda. Krap. Dalsze przejście, ale mamy też skrzyneczki obok, które z chęcią sobie zgarnę. Bo to zawsze warto sobie zgarnąć. Jest tak. Więcej orbów. Bo tą torbę to tak leciał. O, 404 orby. Ach, ten błąd, nie? Ale o czemu się nie łapie? Powinien. No ej, przecież powinien się złapać. Tu się złapie, a tam nie, XD. Muszę sobie podstawić? O nie. Halo. Kratos, tu masz deskę, tu... Skaczę wokół tego jak małpa i nic, ale jak teraz podskoczyłem, to złapało. Intrygujące. Oczko. Jap. Okej, ale dobrze, że nie zrezygnowałem, bo chyba byłoby szkoda tego nie zebrać. The fuck was that? Leciałem do przodu i zamiast lecieć do przodu, to jakby zatrzymałem się w powietrzu na niewidzialnej ścianie. No idea, co się właśnie stało, bo ja na serio nie mam pojęcia. Super, zaśpadł mi, kurde, będzie wkurwiał. Dobra, ja sobie po tym odcinku będę robił chyba przerwę od God of War, dopóki nowego padu z nią ogarnę. Bo jak ten dalej będziemy tak robił, to się będę tylko bardziej wkurwę na odcinkach, jeżeli grę przechodził. Thank you.
mają proce. No i proce. Działa w podobny sposób jak ucznia. Rozpędzę się tą, że pomogą się. Akurat zdechał, jakbym chciał tak fajnie podpalić tym ciosem, nie? Jak na złość. Dobra, bardziej potrzebuje żyćka, bo mana to jest takie... Jeśli nie powiem, te ataki magiczne są naprawdę potężne, jeśli chodzi o walkę, ale no fakt tego, że mogę użyć tylko jednego na jeden segment many, to jest po prostu strasznie głupie. Wiemy dobrze, że każdy atak zależy od tego, jak jest silny, to zużywa ileś tam tego segmentu, na przykład, nie wiem. Jeden atak zużywa cały segment, drugi ćwierć segmentu, trzeci pół segmentu, a czwarty, nie wiem, trzy czwarte segmentu na przykład, nie? I nie w kolejności zdobywania tych ataków, tylko po prostu. Na przykład ja bym temu ogniowi dał ćwierć segmentu na zużywanie i byłoby też dobrze. Kurwa, zaś się rozłączył, no nie wierzę. Chciałbym sobie wziąć to, więc wam pokażę, jak wygląda użycie. Kliknięcie. Niestety problemem tego jest to, że jest używa całkowicie całą procę, więc tak samo jak w przypadku włóczni, warto to użyć na ostatnim ładunku tej broni dodatkowej. Jak było widać, mamy oczywiście kolejne skrzynie. Już 700 orbów. Jesteśmy prawie w 1/5 do ulepszenia ostrzy. No, skakuj. Kurde. Tu. Na górę. O, właśnie. Dziękować. A nie, wait, czekaj, ja to muszę, kurde. To muszę pociągnąć. Żeby to zjechało, żeby skoczyć. Dobra. Teraz biegnie się. Ludzie, no bez jaj. Aha, no tak. Dlatego! Bo co? Bo zaś mi się jebany kontroler wyłączył, kurwa, przed skokiem. Dobra, muszę sobie kupić nowy, bo mnie po prostu rozkurwi mnie, jak ja będę miał przed całą sagę przechodzić z tym kontrolerem. Tu miałeś skoczyć od razu. Okej, też się udało wskoczyć, bardzo ładnie. Hop. Nie, no kurwa nie wierzę.
No i gdzie będzie zapis? Dobra, na szczęście już na górze. Na szczęście się teraz złapał. Ja pierdolę, nie, rozjebie mnie po prostu. Kolejna wiadomość od mieszkańca wioski. Nasza potrzeba zemsty doprowadziła do zniszczenia wielkiego koła wodnego. Bez akweduktu czeka nas śmierć. Delfickie niebiańskie źródło nie dociera już do miasta. Kobieta i jej dziecko zmarły z pragnienia. Gruz blokuje drzwi, zniszczenie akweduktu odcięło bezpieczne przejście do portu. No niestety. Póki co się do portu nie wybieramy oczywiście, bo... Na razie naszym targetem jest dojście do wyroczni delfickiej. Wiecie, legendarnej wyroczni delfickiej, której w Percy Jacksonie, bez jej przepowiedni, nie mogło być misji. Jeszcze to wymyślił, no nie mówię o Rajardanie, nie? Tylko mówię ogólnie o mitologii, nie wiem, odpadło, że właśnie. Bez gadki wyroczni nie mogło być misji jakiejś specyficznej, no ale... Jak już jest, no to niech se jest. Teraz to nie ma znaczenia, bez większego, nie? Okej, kolejna wiadomość. Staliśmy na straży świętych obyczajów Delfów, lecz teraz jesteśmy niczym marny pył. Okej. Nie wiem, jak to interpretować, czy jak... To jest maczuga. Jeszcze przejście tam dalej, skąd oni przyszli, i tam warto się udać w pierwszej kolejności. Bo tak, tutaj mamy punkt do zniszczenia i 30 więcej czerwonych orbów do przyswojenia, czy do zgarnięcia. Mamy też białka, powinno być się krótko, teraz potem krótko będzie. A nie, teraz jednak oczko. Dobra. Idziemy dalej. Więc zgarniamy sobie żyćko. I tutaj... O, patrzcie. Tutaj mamy, jak widzicie, zniszczoną skrzynię. Ta skrzynia jest stara i zniszczona. Zapamiętajcie ją sobie, bo takich skrzyń będzie po drodze kilka. I będziemy mogli je na spokojnie naprawić, tylko jeszcze nie teraz. O właśnie, tutaj mamy taki dość specyficzny punkcik, jeśli chodzi o przejście, bo mamy taki wielki po prostu młyn. Osobiście nie wiem, czemu to miałoby służyć tak normalnie, nie? Jeśli chodzi o wioskę. Ja do tego nie widzę zbytniego zastosowania.
swojej współpracuj ze mną, jak ci będę kazał skakać. No i chuj, bo oczywiście byłem kurwa za wolny. Ja pierdolę. Najgorsze jest to, że to nie jest trudne. To jest po prostu wkurzające. O. Chuj, jednak nie. Jednak się nie udało. Dobra. Chcę rozwiązanie tej zagadki za odcinek, więc poczekajmy, spróbujmy to zrobić po tej zagadce. To nie jest zagadka, bo wiadomo co trzeba zrobić, tylko trzeba po prostu się wygadać. Trzeba dobrze to rozmieścić, te stopy, co się iść. Żeby te dwa poprzednie stopy zatrzymały nam to kółeczko. Na tyle, żeby nie był w stanie zgarnąć sobie wejście. Zatrzymało i to już się nie ruszy w ogóle. Ani kółko, ani te z blokady. Ale możemy sobie na spokojnie pozbierać zewno orby, jak i zawartość we skrzyni. Czyli będzie jedno piórko i chyba jeszcze jedno oczko. Będziemy mieli 3 piórka i 4 oczka. No i jeszcze jedno oczko i mamy upgrade teraz zdrowia. Dobra, czy tutaj z tej strony coś było? Z tego co kojarzę, nie, ale na to nie wskoczy, więc nie ma w ogóle tematu. Tego nie zniszczę. No i dobra. Tym pozytywnym akcentem myślę możemy zakończyć materiał. Zebraliśmy skarby, zebraliśmy orby i tak dalej, i tak dalej. Tak więc cóż, ode mnie to będzie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym już, mam nadzieję, z nowym padem będziemy kontynuowali dalszą przygodę Kratosa w God of War wstąpienie. Do usłyszenia, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!